No i witajcie, kochani, na kolejnym grzybobraniu. Już takiego jednego mamy. Ten piękny. Pod spodem jeszcze piękny. Biały. I tu kolejny. Też. Piękna sztuka. Patrzcie na tego. Że to nikt takiego nie znalazł. No co do. Taką piękną sztukę opuścić. Yes. Ale cudo. Jest piękne. Ale sztuka piękna. Jodź. Kolejna piękna sztuka. Ten już taki bardziej na suszenie. Ale piękny. I jak pięknie czeka na mnie. Jaka noga? Ale piękne. Tak śliczny. Jest i drugi. I piękny podgrzybeczek. Trochę trzeba dwóch grzybeczków nazbierać. Bo już się trochę nudzą te prawdziwki. Jest i trzeci maluszek. Jest i czwarty. Piąty. Szósty.
jakiś dźwięk szar, o. Ktoś przewrócił, zgniótł raczej. O, tak się urywają. Tu jeden. Co drugi? I trzeci, i tak rosną w rządku. O, też już ktoś chyba trącił. No zobaczcie, nikogo nie było. Chyba. A. Też ktoś nadepnął. W tym miejscu było najwięcej podgrzybków, ale o, na wiosnę ścieli tutaj sosny. Tu jedna, tam druga, ale jednak podgrzybki są, jakoś się bałam, że się już popsuje miejsce. I tutaj tak najwięcej zawsze jest. Takie fajne miejsce było. Ciemne. I tak pełno gałęzi leży. No to w takich gałęziach powinno być dużo. Jest grbasek piękny. O, śliczny tek. I kolejny grbasek, ale piękny. Jeszcze grbasek. Takie to są piękne. I pod młodym dąbkiem. Kolejny grbasek. No i w chorościnkach podgrzybeczek jest. Jak się tu dostać do niego?
Już podjedzony trochę. Takie spory w tych chrześcinkach. Na suszenie. Idealne. Takie są najpiękniejsze. Na grubych nogach. Idealne do słoiczka. O, ale piękny. O, tam drugi. Nie, trochę większy. I drugi koło niego. Troszkę dalej. Ten jakiś. Jak prawdziwek. O, to dorodne. Bliźniaki. Ten jak się ukrył. I weź go znaleźć. Znajdź pod takim liściem zakamuflowany. Ten jaki piękny. A ten jeszcze piękniejszy. W jakiej ziemi czarnej. O, przepiękny po prostu. Cudne. O, tu chyba żuk. I to niech sobie je. Tam jeszcze jeden. Jeszcze prawdziwek. No sam koniec. Jeszcze jakie. Piękny biały. Jeszcze jeden, zobaczcie. No, nawet nie jeden. A tu drugi. I trzeci. Tu w
tym miejscu, co tak były pognieciona. O kurde, ale niespodzianka. Dwa. Nawet nie było go widać. Jeszcze jeden. W piachu. Co dziki tu skopały. Teraz może być lepiej widać, bo tam w lesie było bardziej ciemno. No i kochani, dzisiejszy mój zbiór. Prawdziweczki. No i pół koszyka mamy podgrzybków. Ten jest najpiękniejszy. Ale cuda. Po prostu cuda. Piękne jeszcze były prawdziweczki. Już mniej jest oczywiście, bo pojedyncze, podwójne. Nie ma takich wielkich wysypów. Ale cały koszyk jest. Ludzie jeszcze nie chodzą na podgrzybki. Teraz bardziej prawdziwki zbierają, bo jak jest wysyp, to prawdziwki zbierają. A ja dzisiaj dla odmiany więcej mam podgrzybków, prawdziweczków mniej dzisiaj. No, parę maślaków nawet wzięłam, bo już się trochę znudziły te prawdziwki. Cały czas prawdziwki. Trzeba też je nazbierać pod grzybki, bo tak to się nudzi. No dobra, kochani, to do następnego. Pa!